Radio Kraków. No muszę Państwu powiedzieć, że zapowiada się osobliwa rozmowa, bo podobno o tym się nie rozmawia, ale to bardzo nieradiowe, więc panowie, o czym się nie rozmawia? Marcin Koczybaj, Radio Strada, witaj. Zrobimy balet o architekturze, tak? Dzień dobry, Derek Zyska, znany krakowski projektant, jest naszym gościem. Dzień dobry Państwu. Znany już Państwu również. Dziś porozmawiamy właśnie o gustach i o tym, jak można sobie spersonalizować samochód. Są na to różne sposoby. Tak rozmawialiśmy sobie przed programem, że na przykład piłka na haku tenisowa, kostki pluszowe pod lusterkiem. Rękawice bokserskie, miniatury, pierwsze buty dziecka. Ta, byki tam na tylnej szybie takie kiwające głową. Lub pieski. Dokładnie. No i najważniejszy to koc z tygrysem na tylnym siedzeniu. I te takie kuleczki. Ocelot. Tak, no to przyjemniej jest, prawda? Bardziej komfortowo, tak przytulnie jak w domu. No właśnie, i to jeszcze kapcie chciałoby się założyć. Tak, to są te takie jakby najbardziej oczywiste, najbardziej proste elementy personalizacji samochodu i można się z nich śmiać, ale właśnie takie tendencje, ruchy, nurty, one spowodowały to, że samochód przestaje być tylko środkiem transportu, ale staje się gadżetem i elementem lifestyle'u. Czego ludzie szukają? Bo zastanawiam się właśnie, jak to jest. Od czego się zaczyna? Kupujesz samochód, przyjechałeś nim do domu, nie wiem, nowy czy używany, czy to jest jakaś różnica, która się upiększa, czy upiększa się te starsze, czy wszystko nie jedno? Wiem, no, to jest chyba już osobnicze. Tak, no, podejście już indywidualne, jeżeli ktoś traktuje samochód jedynie jako, nie wiem, narzędzie, którym się przemieszcza. A to on nic nie zrobi. To nic nie robi. Nie sprząta, tak, to ma też tam bałagan, różne rzeczy trzyma w tym samochodzie i go to nie obchodzi, co się z tym autem dzieje. Natomiast jeżeli ktoś traktuje bardziej tak osobiście samochód, to nieraz nadaje mu jakieś imię, nieraz właśnie bardziej się dba. W moim przypadku mój kolega Rafał śmieje się ze mnie, że ja więcej wydaję pieniędzy na kosmetyki do samochodu niż na kosmetyki dla siebie. To nie znaczy, żeby można ci było coś zarzucić. No dziękuję, ale fakt jest taki, że po prostu no, jakby no, dbanie o samochód, obcowanie z tym, to nie jest tylko projektowanie, to nie jest tylko wymiana opon z letniej na zimowe, ale i również zadbanie o to, żeby lakier był zabezpieczony i żeby było czyste. To było zawsze chyba, bo tak wracając do tego słowa personalizacja, przecież kiedyś maluchy czy syrenki, tu bąbel, tu maluszek, tak, ktoś sobie pisał, albo królowa szos w wypadku syrenek. Coś, żeby wyróżnić ten pojazd. Bo były takie same, te auto były tak strasznie takie same wtedy. To znaczy wiadomo, takie były czasy, tak? Ja nie mówię, że co to państwo kupowali, bo wiadomo było, że brało się co jest i każdy był szczęśliwy, że to ma, ale my dziś patrzymy z sentymentem na malucha, syrenkę, Warszawę, Fiata, Poloneza, ale wtedy to było widziadło codzienne na drodze, koszmar senny. No ja jestem przekonany o tym, że samochody, o które się dba i o które mają coś takiego jakby no duszę, którą nadajemy, nawet jeżeli to jest najtańszy samochód, bo to nie musi być wcale drogie auto, to że one lepiej nam służą i dłużej nam służą. Pamiętasz, takie były nakładki na lewaki od zmiany biegów? Tak, pamiętam. To była jazda obowiązkowa. Każdy kupował Poloneza, czy jakieś takie auto, było odkręcanie fabrycznej, bęk i taka z samochodzikiem takim zatopionym. Dokładnie. W plastiku. To jeszcze w niektórych starszych taksówkach można znaleźć, tak. Dokładnie. To rzeczywiście było takie aż oczywiste, że to jak ktoś tego nie miał, to było a dlaczego? Tak, to są takie gadżety osobiste, trochę kiczowate, ale właśnie przez to, że ludzie zmieniają coś w swoich samochodach, koncerny zaczęły obserwować te tendencje, bo to się pojawia przez to, że żyjemy w dobie internetu, ludzie robią zdjęcia tym swoim adaptacjom i zmianom, ktoś je podpatrzy, zaczyna się większej grupie ludzi to podobać, więcej samochodów tak występuje na ulicach i to zostaje wprowadzone do produkcji. Tak samo jak lakier matowy, jak no właśnie, bo możliwości zmiany lakieru, które dawniej trzeba było jechać do lakiernika, zapłacić 6 tysięcy czy więcej za przemalowanie samochodu. Teraz można dużo taniej kupić sobie plastidipa i samemu w garażu przemalować go na dowolny kolor, a później ściągnąć ten lakier, bo to jest elastyczny, taka powłoka. Mm. Tak, no to się zmieniło i rzeczywiście to, co mówisz, że te nasze przeróbki domowe, jakieś takie garażowe, trafiają do nowych samochodów. Też gustowna zmiana jest dużo łatwiejsza, bo jest większy asortyment. Rynek tak naprawdę tego typu zmian jest, czy gadżetów jest dużo szerszy. Łatwiej jest o dostępność tego typu materiałów, które są wykonane profesjonalnie, są zaprojektowane, dostosowane do każdego samochodu i można sobie upiększyć w dowolny sposób auto.
Kolejna sprawa to Rad Style. To też jest ciekawe. Tak. Rozmawialiśmy o jednym przypadku tutaj gdzieś w okolicy Krakowa, tak? Tak, pojawia się w szczególności w okresie letnim w Krakowie jeździ Mini Cooper S bodajże i jest właśnie wyszykowany w stylu Rad, czyli zardzewiała karoseria, gdzieś jakieś sztachety, płot, nie wiem, taczki na dachu. No... Każdy ma prawo... Zagroda na kołach, można dokładnie powiedzieć. Dokładnie. Każdy ma prawo wyrażać siebie w taki sposób, jak chce. Mhm. Ja z kolei jestem większym zwolennikiem takiego tuningu wizualnego, który możemy oglądać. To jest, ja to traktuję jak takie haute couture samochodowe, czyli są firmy takie jak Livani, czy Mansory, czy Liberty Walk, które zmieniają, dodają do geometrii samochodu już istniejącego jakieś szersze nadkola, poszerzają opony, obniżają samochody, większe spoilery. Nieraz to jest troszeczkę przerysowane, ale to jest, jeżeli to jest dobrze zrobione, to wspomaga tą bryłę oko, tak? Bazowego samochodu dawcy, przez co te wszystkie aspekty, które są brane pod uwagę podczas projektowania, są bardziej uwypuklone. Mnie zastanawia ten styl nardze, znaczy ta moda nardze, bo rdza była zawsze czymś straszliwie wstydliwym w samochodach i jak się mówiło, że ten samochód rdzewieje, to była kara śmierci dla tego auta. Tak, ale ten proces można zatrzymać. No właśnie, to się stał procesem sterowanym. Rdza, kontrolowana rdza. To jest ciekawe. Dokładnie i ta rdza tak naprawdę ona ma, to jest fajna patyna, ona ma głębię swój walor, też również w dotyku, więc dlaczego by nie skorzystać z tego jako elementu tekstury? Walor lakieru. No i to właśnie widać. Czyli co, robi się tak, najpierw zrywamy lakier, smarujemy auto jakimś czymś, czekamy, aż siłę natury w służbie nie jestem człowieka. Pewny, bo akurat tego nie przeprowadzałem nigdy, ale no myślę, że trzeba zdjąć powłokę lakierniczą, pozwolić na rozpoczęcie się procesu rdzewienia, a następnie zastosować odpowiedni środek, który zatrzymuje ten proces i zabezpieczyć lakier przed dalszą korozją. No ale właśnie tak kuriozalna kwestia jak rdzewienie samochodu i zmiana faktury auta, bo każdy wie, jak w dotyku wygląda rdza, to tak naprawdę jest początek tego, co będzie pojawia się tendencja w projektowaniu samochodów, że lakier samochodowy poza swoją jakby barwą będzie również nosić pewne wartości związane z teksturą i fakturą i odbiorem również w dotyku, więc gdzieś tam dalekie zapożyczenia można zobaczyć w tym końcowym efekcie już projektowym. Czyli jak widać, zaczęło się wszystko od kocyków, gałek, zmiany biegów i kiwających piesków, a dziś mamy tak daleko idące ingerencje, że aż trudno uwierzyć. Rdza kontrolowana, obniżane auto, tak zwane uglebianie, tak, samochodu. To rzeczywiście czasem widzi się taki samochód, który szoruje brzuchem po ziemi i żaden krawężnik nie jest dla niego wystarczająco niski. Dokładnie. Wszystkie są za wysokie, liście są za wysokie, tak. Ale no, jest frajda, komuś się to podoba, ktoś to lubi i dobrze, bo to też świadczy o tym, że ludzie czegoś chcą więcej od samochodu. No i to są te wszystkie rzeczy, na które projektanci muszą zwracać uwagę po to, żeby przygotowywać projekty dla odbiorców i nie można projektować tylko dla siebie. I powiedział to projektant Fryderyk Zyska, który ma na koncie dwa Grand Prix w konkursie Mazdy, więc rzeczywiście wie, co mówi. Bardzo ci dziękuję za tą kolejną wizytę. Dziękuję za zaproszenie. Już dziś zapraszam na kolejną, ustalimy termin. Bardzo chętnie. Dzięki i do usłyszenia.